Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu, odwiedzamy Anetę, która jeszcze niedawno odbierała nagrodę za ponad 25 transakcji na rynku nieruchomości, flipy i wynajem, a ta liczba wciąż się zwiększa i mimo dość krótkiego działania, czyli lekko ponad rok, osiąga niesamowite sukcesy. Dowiemy się dzisiaj jak. Chodźcie! Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście Od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Cześć Aneta. Cześć. Opowiedz o tym, co już przygotowałaś, jeżeli chodzi o nieruchomości, bo masz i mieszkanie na wynajem, flipy, działki. Jak to u Ciebie wygląda? Zaczęłam od flipów na kawalerkach, bo stwierdziłam, że jak mi się coś nie powiedzie, to nie będą to duże pieniądze. A więc były to flipy na kawalerkach w Wałbrzychu i tam zaczęła się moja przygoda z nieruchomościami. Kiedy zaczynałaś? Rok temu. Ponad. Oczywiście, jak to każdy miał ten dylemat, nie wiedziałam, czy dobrze kupiłam, czy to nie za drogo, czy ja to w ogóle sprzedam i co ja mam tam zrobić, żeby zarobić i tak dalej. Ale się udało i w pewnym momencie było tak, że wszystkie kawalerki, które były na sprzedaż, to były moje kawalerki. Więc to był taki paradoks. I też było dziwne to, że jak ktoś dzwonił potencjalny zainteresowany, to dzwonił tylko obejrzeć jedną kawalerkę. A nigdy się nie zdarzyło tak, że ktoś zadzwonił i powiedział: widziałem pani trzy mieszkania na sprzedaż, chciałbym obejrzeć wszystkie trzy. Każdy jakby dzwonił, nie widząc innych. I to mnie zastanawiało, dlaczego tak jest, o co tutaj chodzi, bo ja jak coś kupuję, no to wiadomo, przeglądam wszystkie strony, wszystkie mieszkania bym obejrzała i wtedy wybrała jedno, a po prostu to było dla mnie bardzo dziwne. No tak, ale to jest coś, co odróżnia nas, inwestorów, którzy się przygotowują, robią dobre badanie rynku, od osób, które widzą pierwsze lepsze zdjęcie, klikają, dzwonią, obejrzą i podejmują decyzję. Dla nas to jest chyba dobrze, co? Dobrze, pewnie. Mówisz o nieruchomościach. Co robiłaś przed nieruchomościami? Pewnie robisz to dalej. Jak wygląda Twój kalendarz? Bo wiem, że jest na maksa zapakowany. Nie są to tylko nieruchomości, tak? No tak. Przed nieruchomościami produkowałam zdrową żywność, przekąski. I to był produkt od momentu powstania receptury aż do gotowego produktu na półce i sprzedaży. I to były też rynki zagraniczne. Sieci sklepów, sklepy ze zdrową żywnością, też były receptury dla obcych marek, więc to było wszystko bardzo rozbudowane, ale już nie dawałam rady czasowo właśnie w związku z tym, że tylko ta praca, a nieruchomości zawsze były moim marzeniem, więc stwierdziłam, że czemu by nie zacząć. I nigdy bym nie zaczęła, gdybym nie pojechała do Ciebie na szkolenie, bo zawsze mi się wydawało, że nieruchomości są dla osób zamożnych, że to trzeba mieć miliony, żeby zacząć, znajomości i tak dalej. A się okazało, że nie jest to takie trudne i jak ktoś jest taki przebojowy, zaradny, to da radę. Jasne. I już miałem tutaj kilka pytań, które chciałem zadać, ale już na te wszystkie pytania w zasadzie odpowiedziałaś jednym zdaniem. Ja tylko dopytam o jedną rzecz, może tak byśmy jeszcze krok wstecz. Kiedy pojawiła się ta pierwsza myśl, że czas coś zmienić, że może to będą te nieruchomości, jak wyglądał ten proces? Bo wiem, że są osoby, które nas oglądają i też gdzieś tam no, kiełkuje już myśl o nieruchomościach, ale boją się tego pierwszego kroku. Jak to u Ciebie wyglądało? To wyglądało tak, że myślałam sobie, że może sobie kupię mieszkanie na kredyt i będę jedno wynajmować i za tam 30 lat je spłacę i będę miała fajną emeryturę. I to był taki pomysł, ale później wszyscy mówili, że to jest mała stopa zwrotu, to jest bez sensu, a nie wiadomo co będzie i tak dalej. No i tak naprawdę te flipy otworzyły mi oczy, że można to robić szybko i można obracać tymi mieszkaniami, a kupnem już takim do portfela na emeryturę można się później zająć. Mhm. Aczkolwiek mam takie cztery kawalerki moje ulubione w Popowicach tutaj we Wrocławiu, które jakoś tak polubiłam, że tak myślałam sobie, może sprzedam, ale myślę, nie, to są moje takie rodzynki, nie chcę ich sprzedać i tak strasznie lubię tam jeździć, lubię je wynajmować. Teraz mi się akurat lokatorzy zmieniają, więc strasznie lubię to i tam wszystko wynajmam, już miejsca parkingowe, komórki, po prostu co chwila tam jeżdżę.
więc nie pozbędę się ich. Więc takie mam sobie mikrokawalerki, które wynajmuję i się na pewno nie pozbędę. To może też tutaj to podrążę pod kątem tego, co obecnie dzieje się na rynku. No bo wiem, że są jakieś tam obawy, w którym kierunku ten rynek idzie, bo jednocześnie jest mniej kupujących, mniej osób na kredyt, z drugiej strony więcej osób chce wynajmować, czynsz najmu po prostu leci, wiesz, przebija się przez dach. Jak to u Ciebie teraz wygląda pod kątem flipów, pod kątem wynajmów? No to wygląda tak, że te ceny też dyktują stopy procentowe, tak? No bo gdyby kredyty nie szły w górę, to ludzie, którzy mają mieszkania zakupione na kredyt i je wynajmują, no to nie podwyższaliby cen, no bo to nie jest kwestia marży, że ktoś teraz zarabia kokosy, kto ma kredyty, tak? Teraz zarabiają fajne pieniądze ludzie, którzy kupili te mieszkania za gotówkę. I u mnie rzeczywiście jest tak, że jak wynajmuję mieszkania, to robię castingi. Naprawdę, teraz jest rynek wynajmującego i tak to wygląda. I może się to, wiadomo, w każdej chwili odwrócić, ale obecnie jest masa telefonów, dużo ludzi, którzy nie chcą wyjść z mieszkania bez podpisanej umowy. Ja umawiam na jeden dzień wszystkich, co pół godziny, żeby po prostu wszystko w jeden dzień załatwić, bo tak jak mówisz, mam napięty grafik porządnie. Więc mówię wszystkim, że po prostu skontaktuję się, bo mam cały dzień prezentacji i nie mogę komuś odmówić. No więc ludzie bardzo, bardzo potrzebują mieszkań, w związku z tym, że są tutaj ludzie z Ukrainy, u nas bardzo dużo i tych mieszkań jednak brakuje. Jasne, no można było powiedzieć, że przecież w takim wielkim Wrocławiu, no to nie powinno brakować mieszkań, no bo gdzieś nie spojrzymy, to są wybudowane mieszkania, domy. Tak. W ogóle wiesz, to co się dzieje teraz na rynku, my też to obserwujemy, zresztą widzę to w naszej grupie absolwentów, że tam ktoś podniósł o 20% ceny mieszkań, ktoś podniósł o 30%, ty ostatnio napisałeś, tak, że podniosłaś o ile? No procentualnie to wiesz, że ja nie pamiętam, jakie tam są kwoty, ale tak, z 1700 już teraz 3200 będę wynajmować. Niesamowite, jak na to tak patrzymy i ja też wręcz, już to mówiłem na jakimś poprzednim odcinku, że ja wręcz podnosząc te ceny, głupio się czuję, nie? Bo jak mam mieszkanie kupione za gotówkę, no to teraz ja podnoszę, to jest dla mnie czysta marża praktycznie. Z drugiej strony, jak mam mieszkanie na kredyt, no to to też nie jest moja wina, no tak, tak to też wygląda. Ale pamiętając te ostatnie lata, gdzieś na przykład wynajmowaliśmy pokoje po 650, 700, 800 zł, to jak wiesz, zaczynamy dobijać do granicy gdzieś 900, a słyszę z Wrocławia czy z Warszawy, że pokoje dobijają do 2000, to jest dla mnie jakaś... Tak jest, ale to nie tylko w naszej branży. Bo jak będziesz chciał na przykład iść kupić drzwi, czy nie wiem, cokolwiek, to osoby sprzedające mówią, że nie nadążają z cenami, nie wiedzą, ciągle siedzą, wertują w cennikach, bo było przez wiele lat tak, że cena była stała i każdy pamiętał, takie drzwi, wiesz, 3250, tak? A teraz nie nadążają, bo co miesiąc mają te podwyżki. Więc ja też, jak kiedyś jeszcze wynajmowałam inne mieszkanie, które mam w Wałbrzychu, podpisywałam umowę na rok i później tylko była kwestia zmiany w tej umowie terminu i następny rok i tak dalej. No tak teraz te ceny horrendalnie skaczą i też ceny mediów skaczą. To też weźmy pod uwagę, że ceny mediów idą w górę i to też wiadomo rzutuje na ceny wynajmu, tak? Aneta, pomówmy trochę o wątku szkoleniowym, bo wiem, że są dwie szkoły. Jedni nie szkolą się, bo wiedzą wszystko najlepiej, a ty wiem, że jednak dużo jeździsz na różnego typu szkolenia. Pomówmy trochę o tym i ewentualnie tutaj też dopytam, dlaczego akurat to moje szkolenie? Dużo jeździłam na szkolenia, właśnie jeszcze zanim byłam w branży nieruchomości. Strasznie lubiłam poznawać nowych ludzi, czerpać jakąś motywację, inspirację i tak dalej. Więc troszkę tych szkoleń zwiedziłam, a na Twoje szkolenie trafiłam po przeczytaniu Twojej książki i po tym, jak obejrzałam parę odcinków z Tobą, ponieważ Ty jakoś dałeś mi taki przekaz rzeczywisty, czyli krok po kroku, co należy robić, żeby jakiś tam cel osiągnąć. Wszystkie te inne szkolenia wcześniej nie dawały mi takiej wiedzy. Była to wiedza ogólna, taka teoria, która w praktyce nie za bardzo mi się sprawdzała. A jak obejrzałam filmy z Tobą, to myślę sobie, kurczę, no jest jakaś wiedza. I tak pomyślałam sobie, a czemu nie? I mówię, a pojadę, zobaczę, jak to ja, wszędzie mnie zawsze pełno. Więc myślę sobie, dobra, pojadę. No i mi się spodobało bardzo. Ludzie mi się spodobali i w ogóle tak zawsze lubię z Wami jechać się spotkać. I ta cała społeczność i my zawsze też mamy kontakt po szkoleniach. Więc to jest też tak, że się wspieramy, że jak czegoś nie wiem, to napiszę na grupie naszej i od razu mam 1000 fajnych odpowiedzi. Niektórzy mówią, udaj się do prawnika,
Ale wiadomo, najlepsza wiedza jest, jak ktoś ma ją z praktyki. I takie super są właśnie pomysły i podpowiedzi i ludzie, nikt sobie nie zazdrości, jak to w dzisiejszych czasach bywa, tylko naprawdę się wspieramy. I jest ogromna radość, jak się spotykamy, więc no super. To, co przed chwilą rozmawialiśmy, tutaj w przerwie nagrywania odcinka, że są szkolenia motywacyjne, takie typowo motywuj się, działaj, idź do przodu. I pytasz, czy ja też na coś takiego chodzę i tutaj też chciałbym taką stawkę robić. Ja ogólnie uwielbiam szkolenia, ale uwielbiam szkolenia konkretne, branżowe, rozwiązujące jakiś problem, dające merytoryczną wiedzę. I to jest najśmieszniejsze, że ja dostając motywację, nie dostaję tej motywacji, ja nie potrzebuję takiego lecimy, energia, tak. Tylko ja potrzebuję konkret, co mam zrobić, a że jestem tak nabuzowany w środku, ty też, tak. Że ja po prostu już chcę, żeby był następny dzień i po prostu, żebym mógł to wdrożyć i to mnie motywuje, czyli ta wiedza, a nie konkretnie motywacja. Dokładnie. Bo my nie jesteśmy osobami, które leżą i myślą, o, chyba trzeba by było coś zrobić. Może znajdzie się ktoś, kto mnie zmotywuje. Nie, my właśnie jesteśmy osobami, które przed zaśnięciem tysiąc myśli na sekundę, tak? I myślimy sobie, Boże, śpi, już rano o tym pomyślisz, rano będziesz dalej działać, bo już trzeba trochę odpocząć, żeby mieć siłę do działania. Więc nam raczej niepotrzebne są motywacje, bo my tylko wystarczy, że mamy jakiś cel i idziemy jak burza. No i też taka szybka odezwa tutaj do Was, że czasem konkretny schemat działania jest bardziej motywujący, albo przynajmniej taki przewidywalny, że mogę go wdrażać każdego dnia i mam tą pewność, że to się wydarzy, niż takie na hura dzisiaj działam, a już mi się jutro nie chce, tak. Też nie o to chodzi. Tu jedna rzecz, którą chciałem zauważyć, bo chciałbym popytać o cechy osoby takiej jak ty, która w zasadzie weszła trochę ponad rok temu, masz na koncie naprawdę dużo transakcji, to wszystko się tak szybko dzieje. I to, co ja zauważyłem, to może taka moje najpierw spostrzeżenie, a później też się wypowiesz, że ty w ogóle jesteś taka zawsze pierwsza do wszystkiego. Typu właśnie mówię, słuchajcie, będziemy robili zjazd absolwentów, ty nawet nie pytasz, kiedy już jest bilet kupiony. Słuchajcie, robimy jakieś tam zaawansowane szkolenie z Patrykiem Czaską, ty nie pytasz, kiedy już jest kupione. Jesteśmy na zjeździe, mówię, że jest kolejny zjazd, bilet już kupiony, nie? Więc ty po prostu nie zastanawiasz się, tylko podejmujesz te działania, które podejmowałaś wcześniej, ale robisz to zawsze mega szybko. Też jak puściłem ankietę do osób pod kątem odcinków, pierwsza ankieta wypełniona oczywiście od ciebie, co mnie w ogóle nie zdziwiło. Więc jakie cechy ma taka osoba, która po prostu wchodzi jak petarda, ma zapchany kalendarz, nie potrzebuje motywacji, ale potrzebuje jakichś konkretów. Jak wyglądają takie cechy u ciebie? Wiesz co, no nie wiem, ja po prostu jestem chyba nadpłodniwa. I ja mam wrażenie, że jak czegoś, co jest do zrobienia, nie zrobię teraz, to ja już się później pogubię w natłoku tych wszystkich rzeczy do zrobienia, więc jak mam coś do zrobienia, to robię to teraz. Więc jak ty ogłaszasz, że tego i tego dnia jest zjazd, spotykamy się, to ja natychmiast rezerwuję już szkolenie, rezerwuję hotel i już mam temat załatwiony, rozumiesz, odhaczony. I później jest nieraz tak śmiesznie, bo na przykład z wakacjami też tak jest, że ktoś mnie pyta, gdzie ja jadę, a ja sobie myślę, kurczę, ja nie pamiętam, gdzie ja jadę dokładnie. Wiem, że Chorwacja to była, ale gdzie to było, to nie wiem, bo to było pół roku temu, ja już dawno o tym zapomniałam, już tu wiesz, tysiąc innych rzeczy się dzieje. Tu się zajmuję dzieckiem, tu jadę do Wałbrzycha, tu zaraz wiesz, opanowuję plan, bo teraz właśnie jeszcze jestem w trakcie robienia licencji pilota samolotowego, więc tu już rysuję trasę, tu ktoś do mnie dzwoni, coś chce, więc ja robię, odhaczam i mam załatwione, wiesz, i później nie mam czasu już, żeby do tego wracać, a jak po prostu nie zrobię od razu, to natychmiast zapomnę. Pewnie jest, też w jednym z odcinków kiedyś mówiłem, że głowa nie jest od tego, żeby o wszystkim pamiętać, tylko myśleć kreatywnie. Tak. I tutaj też taka odezwa, jeżeli nie korzystacie z jakichś tam planerów, u ciebie to jest kalendarz, może to być zestaw, jakieś listy zadań, może to też być robienie tych najprostszych rzeczy od razu, bo skoro jesteśmy na szkoleniu i właśnie jest możliwość zapisania się na jakiś zjazd i możesz to zrobić w tym momencie, w ciągu 3 minut, to nie odkładasz tego na później, tylko robisz to po prostu od razu, bo ja wiem, że u mnie tak było przynajmniej, jak jakieś dokumenty leżały i one taki stosik rośnie i raz w miesiącu muszę do tego usiąść, to ja mówię, o nie, byle to nie był tam pierwszy miesiąc, a nie? I on kiedyś nadchodzi i on będzie nadchodził. Jak miał to wszystko zrobione od razu, to byłoby łatwiej. No tak. Oczywiście ja to rozwiązałem asystentem. Ale pewne rzeczy i tak musimy zrobić sami, zamiast odkładać. No pewnej rzeczy niestety nie da się. Ja szukałam asystenta w poprzedniej właśnie, jak byłam w branży i nie znalazłam przez 7 lat. Bo nikt nie mógł mieć takiego tempa jak ty, bo padał po prostu, jak ja po prostu, bo padał w połowie zadania. Więc nie znalazłam asystenta. A teraz to jest tak, że jak ty mówisz jakiś termin, patrzę, mam wolny, no to zapisuję od razu, bo zaraz nie będę miała wolnego, więc wiesz, muszę szybko działać. Wspomniałaś o tym, że bardzo podobało ci się, czy podoba ci się na tej naszej grupie po szkoleniu to wsparcie. Jakbyś miała też w takich 2-3 zdaniach powiedzieć, co ci się jeszcze podobało? Na szkoleniu ogólnie atmosfera mi się podoba, że ludzie ze sobą rozmawiają. Byłam na wielu szkoleniach i tam się tworzą małe grupki i nikt nic nie mówi,
albo się tylko ludzie chwalą, co tam nie osiągnęli i ile tam nie zrobili transakcji i tak dalej. A tutaj jest takie wsparcie, raczej ludzie są skromni, wspierający i to mi się podoba właśnie. I to mi się podoba, że jest ten kontakt po. No i że fajna jest atmosfera, naprawdę. Na tylu szkoleniach, na ilu byłam, tak, no nie spotkałam czegoś takiego. To mówię serio, szczerze, tutaj nie spotkałam takich ludzi, bo jak się nawet 2-3 osoby trafiły, to nie taka duża grupa. U nas jest taka duża grupa, prawda? Mhm. I z całej Polski i naprawdę jest super. Tutaj szybko odezwa, jeżeli będziecie mieli ochotę skonsultować sobie, czy nasze szkolenie jest dla Was, jest dla Ciebie. Możesz sobie wejść w link poniżej, filipkowarski.pl/rozmowa. Zapisać się na rozmowę z jednym z osób z naszego zespołu. Też działa we flipach, też działa w nieruchomościach, więc doradzi Ci, jak to może wyglądać w Twoim wypadku. A ja wracam z takim jeszcze jednym pytaniem. Błąd numer jeden, mit numer jeden w głowach osób, które nie podjęły nieruchomości. Co Cię blokowało, żeby wystartować? Myślę, że ludzie myślą, że ich nie stać. Że to trzeba mieć nie wiadomo jaki kapitał. A prawda jest taka, że jak na początku zaczniesz z małym kapitałem i wejdziesz w tą branżę i ludzie Cię poznają, bo nie oszukujmy się, no branża jest niby ogromna, ale świat jest mały i tak naprawdę gdzie się nie obrócę, to ktoś kogoś zna. I jak jesteś, myślę, uczciwy, zaradny i pracowity, to dasz radę i znajdziesz kapitał, znajdziesz inwestorów. To jest tylko kwestia właśnie tej uczciwości, rzetelności i pracowitości, więc myślę, że na tym rynku jest miejsce i zawsze będzie dla osób, które się starają i które idą do przodu, nie oszukują, że to zawsze my damy radę. Pytanie, które wręcz nasuwa się na usta, to z kim współpracujesz, jak działasz, no bo jednak skala w dość krótkim czasie zrobiona duża, sama z kimś? Działałam cały czas sama, ponieważ bałam się zarządzać cudzym kapitałem, bałam się, że jak coś mi się nie uda, a byłam pewna, że mi się nie uda, to... Nie ma tak dobra motywacja. Ja zawsze wierząca w siebie po prostu. Więc bałam się, że jak mi się coś nie uda, no to będzie to moja porażka, a nie będę musiała świecić oczami przed kimś. Więc sama wszystko robiłam, te flipy na początku, te mieszkania na wynajem i tak dalej sama. A teraz właśnie zrobiłam flipa z Grzesiem, z naszej grupy też, poznaliśmy się na szkoleniach. Także teraz działamy wspólnie, cały czas chcieliśmy działać wspólnie, ale to było tak, że albo nie mieliśmy kapitału w tym samym czasie, albo nie było okazji i zawsze coś było nie tak, a teraz się udało. Więc robimy wspólnie, Ania zrobiła nam super projekt tego mieszkania, żona to jest Grzesia, więc tak, jest super. To ja wręcz dopytam, bo to super wątek mi się tu urodził, myślę, że Wam też. Dlaczego wątpiłaś w siebie? I co zrobiłaś, żeby jakby ugłaskać te wątpliwości? No bo myślę, że wątpliwości każdy z nas ma. Ja też, kiedy kupowałem pierwsze mieszkanie, to miałem milion pytań, czy to się uda, czy to się wynajmie, czy ja to wyremontuję. No, cała masa jakichś wątpliwości. Jak ty sobie z tym poradziłaś? No bo raczej nie brzmi to jak, wiesz, wchodzisz na energii. Nie, ja zawsze wątpię, słuchaj, ja sobie z tym nie radzę. Zawsze uważam, że mi się nie uda, ale jakoś bliscy mnie wspierają i mówią, nie no Anecia, no co ty, no ty, no przestań, przecież wybrałaś to, to i to i to. I pomyśl, gdzie byłaś 2 lata temu, jak tak sobie porównam tam 2 lata temu z tym, co jest teraz. Muszę mieć takie, wiesz, porównania na szeroką skalę, bo inaczej w ogóle nie wierzę w siebie. Zawsze myślę, że coś nie wyjdzie, coś się nie uda, ale robię, bo myślę sobie, nie no muszę zrobić, bo jak nie zrobię, to będę miała wyrzuty sumienia, że nie zrobię. Więc nawet jak się nie uda, to lepiej nie, jak się nie uda, niż jak nie zrobię, tak? Więc to jest takie zagmatwane. Ale ogólnie wspierają mnie bliscy i zawsze mi uświadamiają, że Anecia, ty, no przecież ty już tyle zrobiłaś, że to, 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 to i wtedy, aha, no rzeczywiście, no i to starcza na 2 tygodnie. Okej. I za chwilę znowu to samo. Jasne. Ciekawe podejście, nie powiem, bo jakbym miał się zastanowić i spojrzeć na ciebie, no to mi się zawsze taka pewność siebie, czy takie działania bez zastanowienia wręcz, czyli takie po prostu idziesz jak przecinak, kojarzyło mi się z taką wręcz bezwzględną wiarą w to, co robię, że to ma sens. I na przykład jeżeli ktoś widzi, że no, szklanka do połowy pełna i do połowy pusta i to brzmi jakbyś cały czas patrzyła na swoje życie jako szklanka prawie pusta, a jednocześnie zachowujesz się i masz efekt, jakby szklanka była pełna. Skąd ten dysonans? No z kobietami to nie wiadomo, wiesz, okay. O co chodzi. Wszystko, ja tego nie wytłumaczę. Ale ogólnie, no mówię Ci, jest tak, że
po prostu działam, bo chcę działać, no a że nie wierzę w siebie, no później jak jest jakiś sukces, to się cieszę z tego i myślę sobie, kurczę, o, dałam radę, to może znowu dam, no i tak właśnie w kółko jest ta walka z samą sobą i w kółko nie doceniam tego, co zrobiłam, cały czas się porównuję, że inni to są lepsi, więc ja tak to w sumie to ja nie wiem, ale robię, żeby nie było, że nie robię, no bo nie wysiedzę na miejscu, bo jestem taka, że nie mogę siedzieć w domu, bo od razu mnie nosi, nie umiem odpoczywać, co też nie jest dobre, ale tak już jest, więc cały czas coś działam. To może jeszcze dopytam, bo to też ten wątek tak nie planowałem, ale pomyślałem, że fajnie byłoby go trochę podrążyć. Kobieta w świecie mężczyzn, w nieruchomościach raczej, gdzie nie pójdziesz, no to widzisz facetów. Faceci robią flipy, kupują mieszkanie na wynajem. No dobra, homestagingiem albo najmem to się zajmie żona, no ale tak jakby widzi się tych facetów na froncie. Jak ty się w tym odnajdujesz, co powiedziałabyś kobietom, które też myślą o nieruchomościach, albo jak w ogóle, bo jak u nas w grupie widzę babeczki, to one zawsze po prostu super efekty, a jednocześnie tak w takiej skali globalnej mówi się o tym, że przecież mało jest kobiet w nieruchomościach. Ja nie wiem, z czego to wynika, że jest mało kobiet. Mi to w ogóle nie robi żadnego problemu. Ja jestem osobą komunikatywną, więc nie jestem jakaś tam wstydliwa, tylko zawsze jak gdzieś znajduję się w jakimś gronie, to rozmawiam i jest mnie wszędzie pełną, zresztą wiesz. Więc ja nie mam z tym problemu, że to są mężczyźni. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy to są kobiety, czy mężczyźni, aczkolwiek tak jest. Kobiety jakoś, nie wiem, może ze względu na remonty, że tutaj trzeba robić remonty i te ekipy budowlane i tak dalej, może z tego względu. A czy czujesz, że tobie jest łatwiej jako kobiecie, czy trudniej w tym świecie? Wykorzystujesz to, że facet na przykład ci nie odmówi albo coś tego typu? No ale oczywiście. Okej. Okay. No oczywiście, że kobiety zawsze korzystają z tego, że są kobietami i zawsze jakiś tam urok osobisty wykorzystują. No i na tym polega kobieta, tak? Że należy być kobiecą. Więc no, tak, oczywiście. Aczkolwiek nieraz jak się wkurzę, to iskry się sypią. Naprawdę, jak się nieraz denerwuję, jak widzę, że już ktoś naprawdę robi ze mnie wariatkę. Miałam właśnie ostatnio taką sytuację na budowie, że okna, był zakaz otwierania okien, klamki były wykręcone, przyjeżdżam na budowę, stoi skrzynka, obok leży śrubokręt, okno otwarte, a panowie mi mówią, że nie, że to nie oni, że to tak było, a w ogóle ta skrzynka to nie ich. To po prostu dostałam takiego szału, że uciekali stamtąd, ale wrócili na drugi dzień, ale w ten dzień uciekali z torbami, swoimi rzeczami, bo już mówię, nie no, bez przesady. Także czasami szału dostanę, bo właśnie mężczyźni myślą, że a ona się nie zna, tak jak na samochodach. A jaki to samochód czarny, a akurat nie czarny, bo ja akurat na motoryzacji to się troszkę znam, lubię i tak dalej, więc o autach też mogę porozmawiać z nią jak kobieta. Czyli zaskakujesz, jednocześnie wykorzystujesz te swoje aspekty, urok osobisty, a jednocześnie masz to też... To się samo robi. Okay, jasne. Przebojowo do tego wszystkiego podchodzisz. Co byś powiedziała osobie, która myśli o nieruchomościach, myśli o naszym szkoleniu, ale gdzieś ma pewne wątpliwości? Że należy żałować rzeczy, których się nie zrobiło, a nie te, które się zrobiło. Czyli właśnie nie tak, bo na odwrót. Trzeba żałować po prostu, że się czegoś nie zrobiło, a nie, że się zrobiło. I później myśleć, a mogłam jednak, a może nie mogłam. Trzeba właśnie wszystkie sprawy wziąć w swoje ręce i wykorzystać wszystkie możliwości i okej, spróbuję, się nie udało, w porządku, ale jak nie spróbowałam i się nie udało, no to jest w ogóle bez sensu, więc trzeba działać. To może tak, jeszcze zapytam o taką rzecz, bo mówisz o tych rosnących cenach, czy czujesz jeszcze ten rynek nieruchomości, da się tam działać, nie da się działać, dlaczego ty wciąż robisz? Myślę, że jak to w każdej branży, jeżeli ktoś właśnie jest pracowity i dobrze robi swoją pracę, to wszędzie znajdzie miejsce dla siebie, no bo ktoś jednak musi to robić, więc muszą to robić osoby najlepsze. Więc ja mam nadzieję, że będę najlepsza. Wkładam całe swoje serce, swój czas i wszystko w pracę, więc no myślę, że dam radę. Jak obserwuję inne osoby, które mają dużo czasu i w ogóle nudzą się, a jak ja słyszę, że ktoś się nudzi, to ja myślę sobie, jak to się robi? Przecież jakbym nawet miała wolny czas, to już mam całą listę rzeczy do zrobienia. Więc czy kiedyś w ogóle ja zwolnię i kiedyś się ponudzę, jak to się robi, w ogóle nie wiem. Więc skoro jestem taka, że wszędzie mnie pełno i dosyć szybko działam, szybko wszystko robię, no to myślę, że jakoś sobie dam radę. A jak nie, to znowu zmienię branżę, bo wiesz, ja to już byłam już
kancelarię adwokacką miałam, później ta zdrowa żywność i teraz nieruchomości, więc nie myślę o tym. Po prostu działam, wiesz? Trzeba działać. Nie mam czasu myśleć. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. Oczywiście za każdego suba. Dziękuję i dziękuję Tobie też, Aneta. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.